Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w nowy dzień, w nowy poranek i z nowymi przesłaniami naszych kart opiekuńczych. Mam nadzieję, że poprzednie filmy troszeczkę Wam się przydały, więc dzisiaj przejdźmy do kolejnych przesłań. Ale na początek odrobina magii. Dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Zobaczmy, co nam dzisiaj karty powiedzą. Cele. Pierwsza karta to karta cele. Druga, działanie. A trzecie, odwaga. Karta cele. Każdy z nas wytycza sobie właśnie cele. Każdy z nas do czegoś dąży. Każdy z nas chciałby coś osiągnąć. Te cele czasami są bardzo malutkie, bardzo przyziemne, powiedziałbym takie domowe. Posprzątanie przez swoje przestrzeni, ugotowanie obiadu, ale są też cele wyższe. Cele, które mają nas w jakiś sposób kształtować, wytyczać nam nowe horyzonty, nowe możliwości. Cele, które budują nasze jestestwo. A co podpowiada nam dzisiejsza karta? Wyznacz sobie cel. Zapisz go. I pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. To prawda. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wielkie rzeczy nie miałyby prawa zaistnieć bez małych drobinek codzienności. To one budują ogromne konstrukcje, nie tylko te fizyczne, materialne, ale też i wewnętrzne, ubogacają nas. Karta działanie. Niejednokrotnie musimy wzbić się ponad pewne oczekiwanie nas samych, ludzi czy instytucji z zewnątrz, po prostu coś, co nas pobudza do działania. Mogą być to działania, które rozwijają nas naukowo, duchowo, ale też i działania, które pomagają innym. A co karta na dzisiaj nam powie? Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Tak, czasami ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, niemniej jednak niezbędne do tego, aby pójść dalej. Tak, działajmy więc dzisiaj. Dziś jest poniedziałek, więc karta działania myślę, że wszystkich nas zainspiruje, zastymuluje do działania. I ostatnia karta na dzisiaj. Odwaga. Bardzo piękna, ale też i bardzo trudna. Nie zawsze odwaga wymaga heroizmu, nie zawsze odwaga wymaga wielkich czynów. Odwaga czasami kryje się w małych, codziennych czynnościach. A tak naprawdę to najczęściej odwaga jest takim czynnikiem, który tkwi w nas
i który, jeżeli tylko się odważymy, może nas pokierować naprawdę w bardzo interesujące i ciekawe rejony naszego życia. A co na to mówi karta? Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Tak, skok na głęboką wodę zawsze jest niebezpieczny, niemniej jednak czasami konieczny. Ale myślę, że odwaga również tkwi w takich małych, codziennych kroczkach. Nie zawsze musimy skakać na głęboką wodę, niemniej jednak wielką siłą i odwagą jest się odważyć. Ale róbmy to. Dobrze, kochani. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że te trzy karty w jakimś stopniu ukierują nasz dzisiejszy dzień. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za miłe słowa, słowa otuchy, słowa wiary we mnie. I cóż, życzę Wam, aby cały ten tydzień był dla nas wszystkich przychylny, dobry, kreatywny, odważny. Znajdźmy chwilę na własne refleksje, na odrobinę odpoczynku i uśmiechajmy się. Uśmiechajmy się codziennie, bo to jest taki cudowny klucz do nas samych. Bardzo raz jeszcze Wam dziękuję i miłego dnia życzę. Pozdrawiam Was wszystkich.